Na każdej, nawet najbardziej nowoczesnej drodze zdarzają się trudne zakręty. Platforma Obywatelska też ich nie uniknie. Ale te zakręty będziemy bezpiecznie pokonywać, bo cel naszej podróży jest jasny. Zmiany w kierunku nowoczesnej demokracji zaczęliśmy od siebie. Dzisiaj Platforma przyjechała na Śląsk między innymi po to, żeby tak zmienić statut, aby wszyscy uczestnicy Platformy, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, mogło wybrać w bezpośrednim głosowaniu swojego przewodniczącego. To bardzo ważne, że Platforma Obywatelska zdecydowała się na zrealizowanie wyborów online na tak dużą skalę. To było ponad 40 tysięcy osób. Te doświadczenia pozwolą lepiej dostosować się do przyszłych demokratycznych wyborów online czy decyzji demokratycznych w Polsce. Wracając do drogi, nie była ona prosta w czasie wyborów wewnętrznych, ale z tej lekcji demokracji wyszliśmy wzmocnieni i bogatsi o nowe doświadczenia. Wybory są takim elementem, który potrafi scementować, ale potrafi również poróżnić. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Patrzymy w przód z optymizmem, bo mamy ku temu podstawy, ale też z dozą takiego zdrowego samokrytycyzmu. Myślę, że to jest recepta na sukces. Dziś sukcesem będzie zbudowanie mostu porozumienia nie tylko wewnątrz Platformy, ale też między Polakami. Naszą przyszłością są inwestycje w edukację i naukę. To one będą fundamentem skoku cywilizacyjnego Polski, na który pracujemy. Dlatego wciąż powstają takie ośrodki jak ten. Nowoczesne laboratoria, specjalistyczny sprzęt i architektura przyszłości. Budujemy drogi, rozwijamy Polskę, ale nie możemy zapominać o dialogu z Polakami. Bez otwartej, szczerej rozmowy nie zajedziemy daleko. Referendum pokazało, że mieszkańcy oczekują żywego kontaktu z nimi, że nie wystarczy pośrednictwo mediów, nie wystarczy pośrednictwo prasy, telewizji, że bardzo ważne są media społecznościowe, takie jak Twitter czy Facebook, ale nic, nawet to medium nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Bo bez porozumienia z ludźmi nawet największe osiągnięcia nie będą pełnym sukcesem. Stwarzamy polskim studentom lepsze warunki do nauki, ale sami też musimy się uczyć i wyciągać wnioski z każdej otrzymanej lekcji. Wszystkie nasze działania mają służyć ludziom. Dlatego będziemy kontynuować rozbudowę kraju nie tylko w znaczeniu technologicznym. Oczywiście droga nie zawsze będzie prosta, ale nie zgubimy jej, mając przed sobą jasno określony cel. I sądzę, że nadal Platforma jest tą siłą, która jest w stanie przez najbliższe lata modernizować Polskę. To jest nasz kierunek, a Platforma Obywatelska, mimo zakrętów, jest wciąż na prostej. Prostej i bezpiecznej drodze dalszego rozwoju Polski. Pozostaje tylko pytanie. Jak działać, żeby najlepiej odpowiadać na oczekiwania Polaków?